Zmienia się to, że kobiety po 40, które jeszcze w latach 90. były absolutnie przezroczyste również dla filmowców, bo pamiętam, jak ja kończyłam szkołę, to można było grać albo piękne dziewczyny głównego bohatera rodzaju męskiego, albo matki głównych bohaterów, które tam podawały są im kanapkę, tłem. Tak, są tłem. Teraz to się zmieniło. Ja rzeczywiście po 40 w filmie zaczęłam dopiero grać pełnokrwiste postaci. I nie tylko fugę, którą sobie napisałam, prawda, rolę, ale też i mnóstwo innych postaci. I to jest coś wspaniałego. Nie mam prawa czuć, że coś się dzieje złego, bo czas mije. To jest tak naturalne. Warszawa 101 FM.